W miniony piątek informowaliśmy, że na Włosku wisi powstanie parku sensorycznego. Zaledwie 3 dni później zapadła decyzja, że pomimo znaczącego przekroczenia zaplanowanej przez ratusz wartości inwestycji, realizacja nowego terenu zieleni dojdzie do skutku. Choć na stworzenie parku sensorycznego miasto zaplanowało 1 700 000 zł, to najtańsza z ofert okazała się być wyższa o 26%. Brakujące 444 tysiące jednak znalazły się w budżecie miejskim. Jak poinformował Grzegorz Krysa, zastępca prezydenta miasta, brakujące środki pochodzą z rezerwy budżetowej. Środków, które zostały zaplanowane na przebudowę ulic Herberta oraz budowę sięgaczy do Mieszka I. Nie oznacza to jednak, że te drogowe inwestycje nie powstaną. Przetargi na te ulice zostały rozstrzygnięte, umowy podpisane, wyjaśnia wiceprezydent. I dodaje, że koszt wykonania dróg został na etapie przygotowań do przetargów nieco przeszacowany. W efekcie pozostało nieco środków i to one właśnie pokryją różnicę między niedoszacowaną a faktyczną wartością parkowej inwestycji. Park powstanie według założeń jeszcze w tym roku. Wykona go firma z Rajgrodu, która złożyła ważną ofertę. Ogółem do magistratu trafiło 9 ofert, z których najdroższa była ponad 2-krotnie wyższa od szacunkowej wartości niezbędnego nakładu.